Cześć, witajcie we FlightGear. Dzisiaj będzie takie szybkie zerknięcie na rozwój tego symulatora i jakież nowości znowuż nas czekają, bo no ja nie wiem, ale następna wersja, jaka wyjdzie, to będzie naprawdę miała przepotężne zmiany, zmiany idące ku lepszemu, także jeżeli chodzi o grafikę. A otóż ostatni news jest taki, że Fernando pracuje nad HDR-em we FlightGear. HDR, czyli High Dynamic Range. Chodzi o to, że światło w renderowanej scenie będzie bardziej realistyczne. Na przykład będziemy mieli efekty słońca, które nas oślepia, czy też na przykład patrząc za szybę samolotu będziemy gorzej widzieli na przykład przyrządy, ale kiedy spojrzymy całkiem w dół na przyrządy, to one będą lepiej widoczne. Także takie efekty świetlne zapewnia nam właśnie HDR i możemy sobie już teraz w wersji deweloperskiej 2020.4 przetestować, jak wygląda ten feature. Tutaj są jeszcze takie niuanse, że musimy, no ja uruchamiam się domyślnie z Cessną, ale musimy być nad wodą, tak żeby nie było nigdzie terenu, dlatego że ten HDR nie będzie współgrał ze scenerią w wersji 2.0. Tutaj od razu autor tych shaderów skupi się na scenerii w wersji 3.0. A jako, że nie mamy za bardzo scenerii 3.0, a w ogóle nie jest to chyba jeszcze tam dobrze wspierane i tak, więc najlepiej się gdzieś uruchomić nad wodą. Ja tak właśnie sobie zrobiłem, wybrałem sobie po prostu punkt geograficzny, wysokość dałem sobie 5000. No i jeżeli chodzi też jeszcze o opcje, to musimy jeszcze tutaj uruchomić dodatkowo takie polecenie, komendę kompozytor równa się kompozytor łamane HDR, łamane HDR. No i wtedy dopiero uruchomi się pipeline, czyli ten silnik graficzny renderujący właśnie tej technologii HDR. Resztę tutaj zostawiam w sumie bez zmian. To jak uruchomimy, to widzimy czarny ekran. To jest oczywiście wersja deweloperska tego efektu HDR, więc nie wszystko działa jeszcze dobrze. Nie mamy tego splash screena i pogoda też się źle renderuje, więc dlatego też najlepiej dać sobie bezchmurne niebo. Ja tak też sobie zrobiłem. I tak oto się prezentuje w tej chwili. Pamiętajmy, że to jest jeszcze bardzo wczesna wersja deweloperska tego efektu. Ale widać właśnie, o co chodzi. Dałem też sobie poranek. Widać od razu efekty nieba, dużo lepsze. No i widzimy, że jak spojrzymy na przykład bardziej za okno, to przyciemnia nam się tablica z przyrządami. Kiedy spojrzymy bardziej na przyrządy, no one są teraz bardziej widoczne. Możemy też, no ja teraz steruję, okej, może będę sterował myszką. Znajdźmy słońce, gdzie, jak ono tutaj będzie wyglądało. No i widzimy, o, słońce jest. Mamy bardzo fajne efekty świetlne w tej chwili. No oczywiście one będą jeszcze bardziej dopracowywane. No teraz taką słońce na krawędzi łapie kokpitu, także także bardzo fajnie to wygląda. Już teraz oczywiście to jeszcze jest dużo rzeczy do poprawy, bo jak widzicie, nie wszystkie na przykład wskaźniki na kokpicie mi działają. Nie wszystko jest pokazywane, nie wszystkie wskaźniki po prostu są. Teraz na przykład wykręcę w prawo i też możemy zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o oświetlenie. Nie wiem, czemu prędkość tylko tracę. Ok, pełną moc nie miałem. Dobrze, dajmy trochę w dół. Także o, tak to się prezentuje w tej chwili na zewnątrz. No jeszcze są takie duże rozbłyski świetlne, może za duże jeszcze. Dobrze, bardzo, bardzo krzywo latam. No i właśnie te efekty najlepiej widać, jak sobie damy taki zmierzch czy poranek. Ja w tej chwili dałem sobie poranek. Jak dawałem sobie południe, to coś jeszcze dobrze nie działało. Było tam dużo bugów, jeżeli chodzi o renderowanie samolotu. No i te efekty nie były też aż tak mocno wyeksponowane wtedy. No ale teraz myślę, że są za mocno. Po prostu jest przejaskrawione tutaj te refleksy słońca na samolocie.
Także tak jak mówiłem, będą bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o ten symulator. No i też mamy stronkę wiki poświęconą temu właśnie HDR-owi. Możemy też zobaczyć sobie obrazki. A coś mi się tu zacina. Możemy sobie zobaczyć obrazki, jak wyglądają też wczesne rendery tego efektu. To nawet całkiem ładnie to wygląda. Mamy też jeszcze więcej obrazków tutaj. Tu na przykład mamy bardzo fajnego screena, który pokazuje ten efekt. Tu też widzimy słońce, które oślepia z prawej strony. Tu mamy jakiś zachód słońca możliwe. Także też bardzo ładnie to wygląda. No i FlightGear będzie nabierał troszkę też realizmu, jeżeli chodzi o właśnie efekty świetlne. Jeżeli prace zostaną ukończone i zostanie to wdrożone do oficjalnej już wersji FlightGeara. W tej chwili możemy się pobawić jedynie tutaj jeszcze wersją wczesną, rozwojową tych efektów. Kolejna nowość, o której chciałem wspomnieć, to jest też to, że od wersji 2020.9 pojawił się też build w wersji web. To oznacza, że nie musimy już pobierać, jeżeli chcemy zaktualizować właśnie FlightGeara do wersji 2020.3.9, to nie musimy już pobierać całej instalki, która tu waży prawie 2 giga. Wystarczy już pobrać tą wersję web. Ona waży 61 MB i bodajże pobiera około 200 MB dodatkowych danych, więc po prostu instalujemy tylko to, co się zmieniło. Nie musimy już pobierać całej instalki. Niestety to jest tylko pod Windowsa. No niestety, Windows i tak jest najpopularniejszą platformą, więc dobrze, że jest pod Windowsa chociaż. Możliwe, że też w przyszłości będzie to dodawane pod inne systemy. No i też niebawem czeka nas wersja 2020.3.10 i tam też prawdopodobnie będzie wersja web wystawiona, dzięki czemu nie będziemy musieli właśnie pobierać 2 GB danych, żeby sobie zainstalować najnowszą wersję. Kolejna rzecz, która już została dodana do wersji deweloperskiej FlightGeara, to jest Composite Viewer, czyli można to powiedzieć, że jest to możliwość renderowania naszego lotu w wielu okienkach, a nie tylko w jednym, tak jak to było do tej pory. Tu właśnie widzimy obrazek, który nam to prezentuje, ale już w wersji deweloperskiej też możemy przetestować, jak to działa. No i tu się w sumie uruchomiłem z tym samym lotem, co wtedy z HDR-em przed chwilą. Z tym, że teraz widzimy, jak to wygląda bez HDR-a, tak dla porównania przy okazji. A może nawet nawrócę w stronę słońca bardziej. Dobra, mamy wschód. No widać tak przy okazji jeszcze HDR-a, że no widać teraz różnicę, tak jak to się prezentuje obecnie. A jak to się będzie prezentowało z HDR-em, te efekty po prostu nieba, słońca, no są dużo lepsze przy HDR-ze. Ale dobrze, teraz o nowym tym featureze Composite Viewer. Jeżeli wejdziemy sobie we View, to zobaczymy, że mamy tutaj w sumie cztery nowe pozycje. Mam coś takiego jak Add Clone View, Push Per View, Add Per View i Add Per Foreground View. Cóż te opcje robią? Zobaczmy. Zobaczmy, dajmy sobie Add Clone View. Jak w sumie też nazwa wskazuje, stworzyło nam się nowe okienko ze sklonowanym obecnym widokiem okna głównego, tak? Czyli po prostu widzimy kokpit, tak? I tu też możemy obracać sobie widokiem normalnie, przytrzymując prawy przycisk myszy. Nie wiem tylko dlaczego pokazują się te strefy klikalne, tak jakbyśmy nacisnęli klawisz Ctrl-C. To jest coś nie tak. Jak damy Ctrl-C, no pokazują nam się te strefy klikalne, ale nie wiem czemu to się robi też tutaj jakby z domysłu. Spróbuję dać tutaj Ctrl-C. No, to jest po prostu zawsze włączone. Nie wiem czemu, jest jeszcze tutaj chyba taki jakiś błąd. Ewentualnie coś jest do testowania tak włączane. Nie wiem dlaczego. No ale tak prezentuje się ta opcja klonowania widoku. Może uruchomię się w okienku też tutaj. Okej, jak tu się uruchomi w okienku, no to miałoby to może większy sens, bo możemy sobie przynajmniej na jednym ekranie uruchomić drugie okno. Czyli na przykład mogę sobie zmienić o widok z helikoptera, dajmy sobie tego klona. Tak, sklonował nam się widok zewnętrzny, tu możemy sobie wrócić do kokpitu na przykład, tak? A tu będziemy sobie trzymali widok z zewnątrz.
No oczywiście ma to też większy sens, jeżeli mamy więcej monitorów, bo wtedy możemy sobie takie okienko przerzucić na drugi monitor. Inna opcja to dodaj Purview. To nam nie zadziała, bo musimy najpierw zrobić pusha, czyli zrobić push Purview. Czyli jakby pushnąłem na stos ten widok i teraz mogę to odpalić. Czy jeszcze nie? Tutaj dobrze jest mieć też konsolę. Ja nie odpaliłem się z konsolą. Dajemy pusha, add purview. O, teraz zadziałało. Tu jeszcze troszkę nie rozumiem, jak to działa, ale trzeba chyba dodać dwa widoki, czyli pusznąć dwa widoki, żeby zrobić, otworzyć ich parę, coś w tym stylu. Troszkę jest to dla mnie jeszcze zagadkowe, jak to działa. A, i tu się nie zmienia mi widok. OK. A dajmy jeszcze tą ostatnią opcję. Tu jak zauważyłem, ta ostatnia opcja zawsze pokazuje widok jakby pionowo w dół. A to też mi nie działa przybliżanie. Znaczy po prostu mamy widok na wodę. Tu w zasadzie nic nie widać, bo no, widzimy coś takiego. Tylko bez samolotu. Nie wiem też czemu nie działa fokus mi na tym oknie. Ciągle się zmienia to. A teraz mamy lotniskowiec. Przeniosłem się bardzo daleko. Tak, także ten widok foreground pokazuje nam, jakby zawsze kamera skierowana jest w dół, z tego co zauważyłem. No to jest tak dziwaczna kamera. Może dajmy teraz push. Jakby ten widok pchnę i dajmy dodaj. O, i teraz mamy inną kombinację kamery. O, teraz mi działa obracanie tutaj. Czyli damy widok z kokpitu. Ten model zawsze strasznie wygląda, jak widać mu tutaj oczy temu modelowi. Także no jeszcze do końca nie rozumiem tego purview. Ale z tego co wykminiłem, to zawsze trzeba najpierw pchnąć widok, żeby później móc go dodać. No i oczywiście możemy takich widoków sobie pododawać więcej, tak? Czyli włożymy sobie to okienko. Ja tu zmienię widok. Dobrze, ja na taki. Chase view, helicopter view, dajmy cockpit view i też dajmy klona. Tak, już mam dwa dodatkowe widoki. Tu mamy chase view, tu mamy widok z kokpitu i nasz widok normalny. No także też bardzo ciekawa opcja. Może być przydatna przy wielu monitorach, gdzie możemy sobie skonfigurować od razu okno z danym widokiem. Także nadchodzą fajne zmiany. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam i do następnego odcinka.